Wtedy państwo mówiliście wyraźnie, musimy wybudować tą drogę. To jest zadanie, które stawiamy przed samorządowcami, to jest zadanie, które stawiamy przed włodarzami i powiatu, i gminy. I byliśmy bardzo mocno zdeterminowani. Oczywiście, że były problemy, oczywiście, że było wiele problemów z tym związanych, ale ta droga jest. I ta droga jest dzięki temu, że powiat sokólski, dzięki temu, że gmina Nowy Dwór współpracowały ze sobą i wspólnie dążyły do jednego celu, bo razem możemy więcej, razem możemy budować, razem możemy budować drogi dla ludzi i tylko dla ludzi, bo to o to chodzi, tak? Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować mojemu przyjacielowi, ale jednocześnie wybitnemu człowiekowi z tego terenu, z tej ziemi, panu Kazimierzowi Łabieńcowi. Bez jego determinacji, bez jego zaangażowania i bez jego obecności w zarządzie powiatu sokólskiego na pewno by tej drogi nie było. Chcę podziękować panu wójtowi gminy Nowy Dwór. Panie wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za złożenie wniosku, za podpisanie porozumienia, za to, że wspólnie dążyliśmy do zrealizowania tej inwestycji. Jest to piękny odcinek drogi, mam kolejny, bo na terenie gminy Nowy Dwór w trakcie tej kadencji zrobiono sporo, naprawdę sporo dróg powiatowych, a ta droga jest wyjątkowa, bo długo oczekiwana. Urząd Marszałkowski dołożył się do tego ponad 1 600 000. Dziękuję panu staroście i zarządowi całemu. Pierwszy raz w historii dostaliśmy dofinansowanie tak duże na drogi powiatowe. To jest 1 300 000. No, gmina dołożyła do tego 540 000. Dlatego myślę, że zresztą tak patrząc na was, to myślę, że to tak przede mnie dzień Wigilii, dni Nowego Dworu, bo tak licznie się tutaj zgromadziliście. Ale to widocznie właśnie dzięki tej budowie. Ślicznie, wszystkim serdecznie dziękuję. To, co rodzi się w bólu, w trudach, to jest bardzo piękne. No i tak było z tą drogą. Wiele czasu czekaliśmy, zawsze jakoś to omijali. Omijane były te inwestycje, nie zawsze dobyły na to środki, nie zawsze pozwalały na to projekty jakieś. Z tą drogą było tak, jak można by porównać z tymi chmurami, które teraz idą i zawsze, zdaje się, do nas dojdą, albo to wtedy wędruje albo na Grodno, na Niemen, albo wraca z powrotem tutaj na Puszczę Augustowską i na jeziora. Do nas nie dociera. Ale chwała Bogu, ta inwestycja została w końcu zrealizowana. Jest za co dziękować panu staroście, który nasze to były zabiegi z Biesiem, żeby to jakoś ta droga powstała. Dziękuję zarządowi, a dziękuję przede wszystkim również wszystkim radnym, Radzie Powiatu Sokólskiego, która zaakceptowała to, zatwierdziła. Brawo, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.